Siemano mordy, teraz kolejny test. Mamy tutaj Scream Rocket 2. Scream Rocket jakie? Tu nie, 3-Stage? Tak. 3-Stage, Dum Bum, odklaska, imitację Zinka i bardzo fajną, rzadką rakietę, też Titanio Salut. Więc to, nie będziemy przedłużać, idziemy. Daj się, Arek, odpalaj. Zaczynamy od Screama. Jaki to Scream? To jest chyba dwójka. Scream Rocket 2. Gotowość. Odsunkę. Wow. Fajne, fajne. Troszkę dalej odsuniemy, nie? Teraz Scream Rocket 3-Stage. Można je zakupić na... W Piro Polsce możecie dostać takie rakiety. Fajne! Nie no, fajne, fajne. Oczywiście potrójny pisk. Super! Teraz klasek Dum Bum. Zobaczymy. Nie wiem czy wiecie, ale zakupiłem dosyć dużą ilość tych rakiet, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę. Panie Jarku, proszę nie skradać nad rakietą, proszę tutaj dopilnować bezpieczeństwa. Tak, tak. Ej, świat! Nie, no też dobra. I na koniec, nie. Teraz Zink. Może tak? Nie, Zink teraz. Zink imitacja 901. 901. Wow, fajna. No i na koniec nie wiadomo tak naprawdę. To jest rakieta, którą dostaliśmy do testu. Tak, rakieta od ruskich, od Michała z Fajerwerki_Shop. Kiedyś były bardzo popularne podobno. Ej, no panie, fajna była. Ej, leci na kijek, widzę go. No to co? W komentarzach możecie pisać, która rakieta wam się najbardziej podobała. Wam, która, chłopaki? Mi się podobał Dum Bum i Scream. Ty, Marcin? Dokładnie tak samo. Też. No, ale wszystkie rakiety naprawdę są zajebiste. Tak, godne polecenia. Ale sami możecie pisać, jakie wam się spodobało najbardziej w komentarzach, więc jeżeli film się była łapka w górę, mile wiedziany dzwoneczek, subskrypcja, no i co? To było na tyle, na razie.